Jest z nami Andrzej Głoskowski z klubu Agrohandel Śrem, zwycięzca pierwszych tegorocznych zawodów ogólnopolskich konkursu Grand Prix. Nie było łatwo? Nie było, konkurencja była duża, dość trudny parkur podstawowy, ale udało się to przebrnąć w rozgrywce. No, same szybkie konie, zabrakło jedynie Krzysia, któremu tam się noga potknęła w podstawę, miał jedną zrzutkę, ale było z kim walczyć i starałem się, postawiłem wszystko na jedną kartę i przyniosło dobry efekt. Nie ukrywam, że znałem ten parkur doskonale, ale co zdaniem twoim zawodnika, co w tym parkurze było takiego trudnego, że no, czekaliśmy bardzo długo na ten pierwszy bezbłędny przejazd dzisiaj? Myślę, że trudny był potrójny szereg ze względu na najazd. Najazdy z krótkiej ściany na linie były bardzo wymagające. No i jak widać one rozstrzygnęły o wynikach w konkursie Grand Prix. W rozgrywce pokonałeś kolegów dość mocno. Najazd na przedostatnią przeszkodę bardzo ryzykowny, a koń jeszcze w sumie młody. Nie bałeś się aż tak mocno ryzykować? Trochę się bałem, ale zawsze staram się ryzykować. No myślę, że jakbym tak nie ryzykował, to bym tu nie stał. Niedawno pożegnałeś Krosa i wydawało się, że trudno ci będzie szybko powrócić do tej krajowej czołówki, a dzisiaj w tak dobrowej towarzystwie, bo co tutaj dużo mówić, wiele par rozpoczynało sezon i pewnie niewiele ogólnopolskich zawodów będzie miało taką obsadę jak te w Dąbrowce. Czy czujesz się, że już z tym koniem możesz walczyć o miejsce w kadrze narodowej? Myślę, że o miejsce w kadrze to może za wcześnie, jest to 8-letni koń, ale myślę, że na tym poziomie ogólnopolskiej Grand Prix na razie mogę walczyć i na pewno będę się starał cały sezon. A coś więcej o tym koniu? Klacz wyhodowana w Belgii? Klacz wyhodowana w Belgii jest własnością Damiana Manity i moją. Jesteśmy współwłaścicielami tego konia, także w zeszłym roku wygrała i Mistrzostwa Polski Koni 7-letnich i Sportowy Czempionat Wolszy. Także myślę, że to jest najlepsza rekomendacja. Klacz ma 8 lat. Czy rozrysowałeś już jej plan na cały tegoroczny sezon? Nie, myślę, znaczy na cały sezon to jeszcze nie, ale na ten sezon zimowy chcemy ją po prostu wprowadzić konkursami M40. Właśnie dlatego bardzo chwalę sobie, że te zawody Pucharu Polski są 5 cm niższe niż były wcześniej. Akurat dla mnie, dla posiadacza w tej chwili 8-letniego konia jest to akurat dobre. Myślę, że no, trudno mi powiedzieć, czy wybiorę się nią na finał, jeżeli w ogóle się tam dostanę, bo jak zawsze w Polsce finały stoją bardzo, bardzo, bardzo mocno, a to jest dopiero 8-letni koń. No ale będę się starał całą zimę te ogólnopolskie Grand Prix jeździć. Dziękujemy, jeszcze raz gratulujemy. Był tutaj z nami Andrzej Głoskowski, zwycięzca pierwszego w tym roku konkursu Grand Prix zawodów ogólnopolskich, jeździec klubu Agrohandel Śrem.